Paweł Sołtys, dzień dobry. W piątek, 6 kwietnia, zapraszam na rynkowe podsumowanie wydarzeń tego tygodnia z Piotrem Kuczyńskim, głównym analitykiem domu inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry państwu. Czy wiosna już zawitała w pana samopoczuciu? Ja wszedłem tutaj do państwa, to było cieplutko, już w tej kurtce było mi za ciepło nawet. Za ciepło w kurtce. Tak. Czas odwiesić kurtkę do szafy. Nie, to rano jeszcze jest zimno. Ale nawet opon jeszcze nie zmieniłem. Czy samopoczucie wiosenne? No, jak jest słońce, to lepiej jest. Czyli to ma jakiś sens. Panie Piotrze, w tym tygodniu mieliśmy oczywiście kilka bardzo ciekawych wydarzeń międzynarodowych, rynkowych, ale o nich za chwilę, ponieważ na portalu bankier.pl wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja, którą również tutaj poruszaliśmy w naszym studiu, więc postanowiłem, żeby nieco do niej powrócić. Czy Polska podąża ścieżką Grecji? Ale czytałem. Są dwa stanowiska. Tak. Maciej Kalwasiński tak. Uważa, że tak. Dzisiaj czytałem. Tak, tak. A Ignacy Morawski, szef Spoddaty, twierdzi, że nie. A pan tak. W którym obozie? Czytałem i u państwa na bankier.pl, jak i słyszałem w TOK FM chyba była rozmowa z panem Morawieckim. No cóż, ja jestem w obozie tym, który mówi, że weszliśmy na ścieżkę grecką. Dlaczego? To mówiłem zresztą chyba i tu. No tak, ale tak. To możemy przy okazji tego, że skróciła się dyskusja. Dlatego, że owszem, no, ci, którzy, bo rzeczywiście są dwa obozy, jeden mówi, no zwariowaliście, jaka Grecja, no i mają rację, na dzień dzisiejszy, jaka Grecja, no to jest oczywiste. Daleko nam do Grecji, to jest jasne, tylko jak mówię, no ja przypominam, że Grecja przy wejściu do Unii Europejskiej miała 25% zadłużenia do PKB. Niektórzy twierdzą, że 30 parę. Nie wiem, skąd biorą się te różnice. Tak czy owak, dużo mniej niż Polska obecnie, około 48%. A w momencie przyjmowania euro, czyli 7 lat później, miała 100%. Potem w czasie kryzysu 110%. No więc dlaczego tak było? No dlatego, że partie weszły na ścieżkę obdarowywania elektoratu kasą. No po prostu. I my jesteśmy na tej ścieżce. No. Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Wiosna. No trzy ugrupowania, które rzucają kasą na prawo i na lewo. No PSL tylko emerytura chyba bez podatku, co też jest rzucaniem kasą, nawiasem mówiąc, prawda? Więc jeżeli będziemy szli tą ścieżką i po drodze nas nie zaczepi jakiś kryzys, bo jak zaczepi kryzys, to politycy szybko oprzytomnieją i będziemy się tak przerzucali tymi pieniędzmi, no to za x lat, nie wiem za ile, 5, 6, 7, dojdziemy do limitu 60% zadłużenia, które mamy w Konstytucji, albo to usuniemy, co spowoduje przecenę złotego obligacji, w ogóle będzie mały dramacik na początku, albo też zaczniemy ograniczać wydatki i to ostro ograniczać wydatki, co będzie bardzo bolesne. No to przecież to jest oczywiste. No ja nie wiem, jak rozumiem, ci, którzy mówią, że nie jesteśmy na ścieżce greckiej, patrzą na najbliższe 2-3 lata. Mają rację, ale już na 7-10 nie mają racji. Wydaje mi się, że ci, którzy patrzą, ci, którzy są w obozie, nie, absolutnie nie jesteśmy na ścieżce greckiej, nie patrzą tylko w kwestii horyzontu, czasu, no. Tylko punktu startowego. Nie jesteśmy Grecją, która zadłużała się i zaczęła wydawać pieniądze. Mówię, 25%. Nie mając z czego. Znaczy, wiadomo, że poziom był zupełnie niższy, tak? Ale chodzi też o strukturę gospodarczą, chodzi o to, jaki mamy na przykład bilans na rachunku płatniczym, tak, za granicą, na razie. Jak wyglądają, jak wygląda saldo usług na przykład no, wszystko, u nas. Wszystko na razie, no wszystko na razie. Dlatego nie można abstrahować od tego, ale, w tym sensie. No, nie, ależ można, dlatego że jeżeli, jeszcze raz mówię, jeżeli politycy będą się przerzucali tymi dziesiątkami miliardów złotych, to nic panu nie pomoże to, że mamy niezłą gospodarkę. No, no co to pomoże, kiedy na przykład trzeba będzie wysupłać skądś 100 miliardów złotych za kilka lat? Wydaje się, że może chodzić o to, jeżeli dobrze rozumiem. Rozumiem, że pan jest po stronie tych, którzy mówią, że nie. Nie wiem, czy zna pan... Że wszystko jest okej, okay, wszystko gra. Nie wiem, czy zna pan taką figurę retoryczną pod tytułem adwokat diabła. To znaczy, że jeżeli rozmówca reprezentuje jaskrawy pogląd, no dobrze, dziennikarz to, okay, stara się wcielić w rolę drugiej strony, tak, no i żeby
zbadać argumenty. Rozumiem, myślę, że widzów mamy też inteligentnych. Fantastycznie, to mamy to odfajkowane, panie Piotrze. Więc w takim razie ja jako adwokat, w tej chwili mecenas Sołtys, drążę dalej. Jeżeli dobrze rozumiem tych, którzy są w tym drugim obozie, to oni mówią, że właśnie w momencie, kiedy gospodarka się rozwija, szybko rosną płace i jest pewien przechył, tak, tego, że owoce wzrostu gospodarczego wędrują do pracujących, a nie do firm, no to naturalnie ma to też swoje odzwierciedlenie w polityce fiskalnej, w polityce rządowej, budżetowej, że więcej pieniędzy jest przeznaczanych na wsparcie indywidualne, na transfery i tak dalej. No i to według mnie... Natomiast nie można już... Jest to za daleko idąca paralela chyba do Grecji. O to chodzi tym, którzy twierdzą, że to nie jest Grecja. Nie bardzo rozumiem w dalszym ciągu, dlatego że to, co my w tej chwili wydajemy i co wszystkie partie, podkreślam, bo to nie chodzi o obecnie rządzących, Platforma Obywatelska była prekursorem, jeżeli chodzi o tak zwaną trzynastkę dla emerytów i jeżeli chodzi o pieniądze na każde dziecko, prawda? W związku z tym to nie tylko to. Wiosna też ma pomysły nie z tej planety, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy budżetowych. I to, że jesteśmy w dobrej sytuacji gospodarczej, nie znaczy, że politycy szalejąc, walcząc o władzę, nie będą wydawali tyle pieniędzy, że nam się te fundamenty popsują po prostu. I trzeba to brać pod uwagę. No i tyle. No. Aha, czyli jedni po prostu nawołują do tego, żeby być powściągliwych w komentarzach, a drudzy przesadzają w komentarzach po to, żeby być powściągliwym w kwestii wydatków. Tak, tak. No tak, to wszystko jasne. Tak. Mi się wydaje. A co do tego, że lepiej jest, to trzeba wydawać więcej pieniędzy, pomagać ludziom. Owszem, tak, tylko znowu powtórzę z dziwnym być może uporem, ale jakbym miał te 60 miliardów rocznie, bo to mniej więcej tyle będzie pierwsze i drugie 500+ i te wszystkie inne dodatki, te 60 miliardów, to bym wrzucił w ochronę zdrowia i edukację i to by naprawdę się opłacało i społeczeństwu, i Polsce, i no i w ogóle byłoby super, no ale niestety nie dawałoby natychmiastowych głosów. No. Panie Piotrze, porzućmy zatem wątek polityki gospodarczej i przejdźmy do wydarzeń rynkowych, bo też napływają pytania od naszych widzów. Pan Maciek, który nas ogląda na Facebooku, serdecznie pozdrawiamy, nawiązuje do tego, co działo się na warszawskiej giełdzie. Mieliśmy w tym tygodniu całkiem fajne wzrosty, może z lekką korektą wczoraj. Jak to się ma do twardych danych gospodarczych? Pan Maciek pije tutaj do tego, co dzieje się w Niemczech, rekordowo niskie zamówienia w przemyśle, słaby wzrost gospodarczy itd. No tam fatalne, rzeczywiście nawet to odsezonowane 4,2% spadku zamówień przemysłowych wyglądało naprawdę źle. Tylko że proszę zauważyć, że tego samego dnia indeks Setradax troszkę wzrósł. Tak. No tak potraktowali te dane. Oni mają nadzieję, no i trzymajmy kciuki, żeby to było prawda, że to było spowolnienie pierwszego kwartału, które już w drugim się nie powtórzy, a w trzecim już będzie raj na ziemi. Może i tak będzie, tego ja nie wiem. Ale na pewno rynki na razie dyskontują to, że to było chwilowe osłabienie. Nasze dane makro są bardzo dobre. Są bardzo dobre. To nie ma wręcz zadziwiająco dobre, bo jeżeli patrzymy na indeksy PMI, które owszem wzrósł indeks PMI dla przemysłu polskiego, ale dalej był poniżej 50 punktów, czyli dalej pokazuje, że gospodarka się cofa, a produkcja 6,9% do przodu, prawda? Lepiej oczekiwali analitycy 4,8%. W związku z tym naprawdę nasza gospodarka w tej chwili zachowuje się bardzo dobrze. Oczywiście jest to przede wszystkim zasługa dopalaczy, czyli konsumpcji prywatnej. I ona na razie zakrywa to, że są jakieś problemy. To pominął pan dobre dane z przemysłu jednak za luty. I to no jednak to też... mówię o produkcji przemysłowej. Tak, no to tutaj... No. Produkcja przemysłowa tutaj z konsumpcją chyba... No dlaczego? No produkcja przemysłowa też powoduje,
że produkujemy więcej, dlatego że więcej zbywamy. No, to jest dosyć logiczne. Ale sprzedaż detaliczna też była bardzo wysoka, prawda? No, niewiele wyższa od oczekiwań, ale też nieco wyższa. Więc na razie się trzymamy. To rzeczywiście na tle słabnącej Europy, wyjątkowo słabnącej Niemiec, jest znakomite. Pytanie, czy to się utrzyma? No tego nie wiemy. Tego nie wiemy. No jeżeli w Niemczech się mylą i ta osłabienie gospodarki przesunie się dalej, to w końcu do nas dotrze. No cudów nie ma. Mimo wszystko jednak wróćmy do początku pytania, które zadał pan Maciek, no bo fenomen wzrostów to nie jest tylko nasza giełda, ale również Cetra DAX, tak jak pan wspomniał, no tam 12 tysięcy punktów pękło. W Stanach Zjednoczonych również bardzo ładne wzrosty ostatnio i dojeżdżamy powoli do 2900 na S&P 500. W którą stronę zmierzamy? W Stanach oczywiście zmierzamy do rekordu wszechczasów, no bo to już tam niewiele brakuje, chociaż pojawił się już w tym tygodniu jakiś tam lęk wysokości, prawda, high anxiety ewidentnie, tak, już trochę się zaczynają bać tego. No cóż, no po pierwsze rozpoczął się nowy kwartał, to po dobrym, doskonałym pierwszym kwartale to zawsze świeże pieniądze idą do pracy, fajnie się dzieje. Po drugie trwają rozmowy z Chinami. No i ja ciągle twierdzę, że może najlepiej, żeby jeszcze 2 lata trwały, bo za każdym razem. Na to się zanosi. Tak, bo za każdym razem, kiedy jest ktoś to rzuci, że znakomity postęp, to indeksy idą do góry. No nie wiem, jak długo mogą. Potem jest lunch. Tak. Bardzo owocny lunch. A potem wraca. Owocny lunch, tak. No ale ostatnio właśnie w czwartek w środę też były te informacje o super postępach, no, dobry początek i skończyło się na niczym. Być może giełdy też już doszły do wniosku, że ileż razy można ten odgrzewany kotlet dyskontować. Poza tym pan Trump powiedział, że prawda jest wszystko cudownie i wspaniale, ale to potrwa jeszcze wiele tygodni, zanim powstanie ta umowa. Więc na razie ten element znika. Jeżeli chodzi o drugim elementem, który ciągle jest na tapecie, oprócz spowolnienia gospodarczego, we Włoszech ciekawa zmiana prognoz rządowych, prawda? Miało być 1% wzrostu PKB w tym roku, a przedwczoraj czy wczoraj podali, że będzie 0,1%. Z 1% na 0,1% wzrostu gospodarczego. Tak? Skromna korekta. No, również instytuty niemieckie chyba o połowę prawie zweryfikowały w dół wzrost gospodarczy. Także to ciągle gdzieś tam sobie się poruszamy w tym obszarze, patrząc jednym okiem na to, ale rynki to na razie totalnie lekceważą, zakładając to, o czym ja powiedziałem parę minut wcześniej, że to tylko chwilowe zawirowanie, które się za chwilę zniknie. A jeżeli chodzi o naszą giełdę, no to niewątpliwie jakimś elementem pobudzającym, chociaż no nie przesadzajmy te 2 czy 3 dni wzrostów indeksów na tle świata, to naprawdę jak się patrzy na WIG20 i na inne indeksy, to no naprawdę to wygląda na razie fatalnie, ale niewątpliwie to, co pojawiło się ze strony rządowej, czyli te sprawy rozwiązania problemu OFE, na razie zapowiedzi, już zaczynają pomagać. To nie ulega wątpliwości. Mimo, że tak naprawdę nie wiadomo, jak to będzie. Jaki będzie ostatecznie. Absolutnie nie wiadomo. Scenariusz. Ja przestrzegam, że to może być naprawdę bardzo różnie, bo jak ja słyszę jednego dnia premiera, który mówi, że 25% do FRD, 75% na prywatne konta, a 2 dni później pojawia się informacja, że nie, no może to całe 100% przejdzie na prywatne konta, to ja nie wiem, gdzie już jestem. No i nie wiadomo, czy te konta będą te prywatne zupełnie, czy nie do końca prywatne. Otóż to, nie wiadomo, co z suwakiem, prawda, bo jest teraz suwak, część pieniędzy z OFE idzie do ZUS-u co miesiąc. No więc tutaj jeszcze wiele rzeczy jest niewiadomych, a gdybym był premierem, ja bym się nie pozbywał tych pieniędzy, biorąc pod uwagę to, że obiecuję ludziom potężne pieniądze w przyszłym roku. Panie Piotrze, pojawiają się też kolejne pytania dotyczące wydarzeń, ale ja jeszcze wrócę z uporem maniaka do pytania pana Macieja o te wzrosty indeksów. Mam takie déjà vu. W połowie ubiegłego roku też indeksy wspinały się gdzieś tam w okolicach szczytów wszechczasów i była taka gra w tchórza. Kto pierwszy, komu pierwszemu ręka drgnie, żeby jednak wcisnąć ten przycisk sprzedaj. I wiemy, co się potem wydarzyło, jaka potężna była wyprzedaż w okolicach grudnia.
Czy można tutaj analogię wyciągnąć jakieś? Nie. No to wie pan, jak to jest z historią na rynkach finansowych również, że to tylko jako farsa się powtarza podobna historia, nie? W związku z tym myślę, że niekoniecznie. To naprawdę bardzo wiele zależy od sprawy USA, Chiny. Im szybciej, tym lepiej. I od nieszczęsnego Brexitu też, więc im właśnie, szybciej, tak, tym lepiej. Pan Jacek o to pyta, bo to są też informacje najnowsze z dzisiejszego poranka. Theresa May prosi o odroczenie Brexitu do 30 czerwca. Natomiast propozycja ze strony Brukseli jest odleczenie o rok. Jak pana męska intuicja tutaj, co panu podpowiada? Wie pan, ten cyrk, bo to już inaczej nie można tego naprawdę nazwać, ten cyrk brytyjski, to się ogląda jak komedię jakąś. Komedia pomyłek, no ojczyzna Szekspira, więc komedia pomyłek najbardziej pasuje. Więc naprawdę jest to coś, co się z zażenowaniem ogląda. Nie wiem, na czym to się skończy, bo po prostu w tej chwili to już nie wiem, bo ja rozumiem pana Tuska, rozumiem Unię Europejską, która stara się być jak ten dobry ojciec, który no dobrze, no jeszcze poczekamy, jeszcze zobaczymy. Te 12 miesięcy, które pan Tusk teraz oferuje, elastycznego Brexitu, że jak w którymś momencie będziecie chcieli, to wyjdziecie. Ja bym powiedział, nie powiem, co ja bym powiedział, bo tylko w głowie sobie powiedziałem, ale powiedzmy sobie, odchodźcie, o tak powiem grzecznie. Odchodźcie i nie przestańcie nam zawracać już głowę, a tak bym powiedział. Ale to nie jest na rękę dla całej Europy, żeby oni wyszli. Wiem, że to nie jest na rękę, ale nie wiem, czy jest na rękę, żeby przez rok jeszcze biznes męczył się z tym, czy będzie Brexit, czy nie. Bo nie ma nic gorszego niż niepewność. Proszę zauważyć, że wielu analityków twierdzi, że to spowolnienie niemieckie wynika z czekania na Brexit. No. Jeżeli to jest prawda, to jeszcze rok mamy tak czekać? To zdania są podzielone, przemysł samochodowy mocno tam pociągnął w dół. Nie wchodźmy w to. Natomiast na pewno analityków S&P, które w tym tygodniu też się pojawiło, wynika wprost, że od momentu referendum brexitowego gospodarka brytyjska w sposób skokowy zaczęła rosnąć wolniej. Dotyczy to zarówno całego wzrostu, jak i skłonności do wydatków, skłonności do inwestycji firm. To się składa na PKB. To jest oczywiste. No. To jest oczywiste i niewątpliwie jakiś tam wpływ to czekanie ma, dlatego na inwestycje, i biznes, i rynki finansowe nie lubią niepewności, a niepewność osiągnięta o następny rok to jest dom wariatów. No, 30 czerwca, co to ma niby zmienić, przepraszam. No, ja bym im nie dał tego czasu. Powiedziałbym, proszę bardzo, powiedzieliśmy ostatnio, jakie mają być warunki, jeżeli do 10, bo 10 jest nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej, w tej sprawie tylko. Nie dogadacie się, to wychodzicie 22 maja i tyle. Tak ja bym powiedział, ale tak pewno nie zrobią i będziemy dalej musieli trawić to nieszczęście pod tytułem dążenie do Brexitu. No. Pani Dorota pyta o wydarzenia z polskiego podwórka. Czy poza fuzją Idea Banku i Getinu oraz przejęcia Eurobanku przez Millennium konsolidacja polskiego sektora bankowego będzie postępować? Myślę, że nie. No, to odważne. Może jakieś mniejsze banki. No, gdzie miałaby jeszcze postępować, co? No, na najwyższym szczeblu. Na którym, przepraszam? No, na przykład, że gracze wielkości, na przykład Banku Millennium, będą przejmowane przez kogoś jeszcze, kogoś innego. Nie spodziewa się pan aż takiej konsolidacji? Znaczy, nie byłbym zachwycony, o tak powiem. Dobrze. No, im więcej banków, tym lepiej dla klientów. Czyli jest pan zwolennikiem konkurencyjności. No, absolutnie. Panie Piotrze, z wydarzeń tego tygodnia na pewno odnotować musimy najwyższe od listopada ceny ropy naftowej. No tak, ale to jest przede wszystkim Wenezuela niestety. Znaczy niestety, dlaczego mówię niestety, że jak się ten problem rozwiąże, to ceny natychmiast runą. No bo mówi się OPEC, no tak, OPEC rzeczywiście przykręcił wydobycie, no ale przede wszystkim doskonałym powodem, pretekstem, bo ja nie wiem, jakie jest realne wydobycie i realna sprzedaż w Wenezueli, nie śledzę tego. Nie wiem, czy to jest pretekst, czy to jest powód. W każdym razie ciągle przewija się temat Wenezueli. No jak gdyby tam się sytuacja jakoś unormowała, to ceny ropy spadną. Ostatnio chyba zapasy w Stanach były
No spore, tak mi się wydaje, ropy. No to zazwyczaj też wyższe ceny ropy są również pewnym uśrednieniem tego, co może wydarzyć się w światowej gospodarce, czyli jest pewne, może być pewne oczekiwanie na dobrą koniunkturę w tym roku. No mówiło się przede wszystkim o miedzi, że ona to tak pokazuje, bo proszę zauważyć, że z tą ropą tam dyskutował, bo ropa zjechała z ponad 100 dolarów do 30 paru dolarów, mimo że gospodarka całkiem żwawo się rozwijała, globalna. Prawda? No tak było. No więc nie przesadzałbym. No ja wiem, że pan nie jest zwolennikiem tego, że to rynki finansowe odpowiadają za cenę, a nie realny popyt, ale ja jestem zwolennikiem tej tezy. Ja tutaj żadnej tezy nie reprezentuję, panie Piotrze. No jakże, to dyskutowaliśmy mocno na ten temat. Dobrze, niechże i tak będzie. A nie byłem wtedy adwokatem diabła przypadkiem? No nie powiedział pan, że pan jest AD. AD. No dobrze, będę w takim razie zaznaczał. Panie Piotrze, na złodziej nie wydarzyło się w tym tygodniu nic ciekawego, więc może ten wątek pomijmy. Natomiast pan Piotr pyta, czy już przekonał się pan do Bitcoina? Zważywszy na to, co się działo w ostatnich... No tak. Nie, nigdy się nie przekonam do Bitcoina, o tak powiem. Dlatego, że to, że wariackie spadki i wzrosty są, to przecież mówiliśmy to wiele razy. Chyba będzie nawet 10 tysięcy, a nie 5. No, też mnie to nie przekona. Po prostu jest to kasyno. Jak ktoś chce, niech nim uczestniczy. Nie ma tutaj żadnych podstaw fundamentalnych czy jakichkolwiek innych. Mówi się, że jakiś tam gracz poważny wszedł na ten rynek i ten zaburzył to. No dobra, no, można sobie tym rynkiem, mając trochę pieniędzy, bardzo ładnie posterować. Niekoniecznie ku celowi, który by chcieli mieć, który chciałoby mieć większość graczy. Raczej po to, żeby pociągnąć rynek w odpowiednim kierunku, a potem szybko zawrócić. Bardzo dziękuję za spotkanie dzisiaj. Miejmy nadzieję, że spotkamy się w tym też samym mam składzie za tydzień. Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion, podsumowywał dla Państwa wydarzenia rynkowe i nie tylko tego tygodnia. Życząc udanego weekendu, żegnam się. Paweł Sołty, do zobaczenia.